Dobra, ściągamy tył. Zobacz. Kurde, teraz zgłupiałem. Mam wrażenie, że tu jest inna wersja niż w Forza Horizon 4. Nie ma tu żadnego ściąganego dachu ani nic, chociaż tak się wydaje. Ty, o, to jest ciekawe auto w ogóle, bo zobaczcie. Weźmy sobie drona na chwilę. On ma tutaj chyba jedno wielkie takie albo plekse, albo to jest jakieś szkło tutaj. Zobacz, na dachu, nie? Tak to, albo to jest po prostu... Ty, ja nie wiem, co to jest. Chyba albo mam takie złudzenie, bo reszta jest z włókna węglowego. I to włókno węglowe jest tutaj tak widoczne. Ale to nie jest tak, że włókna węglowego nie można pokolorować, nie? Tylko w grach tak jest to chyba robione, nie wiem. Ale to wygląda jakby to, jakby ten cały tutaj dach to była jednolita tafla szkła albo coś takiego. Ale wydaje mi się, że to jest takie złudzenie trochę optyczne. No, spoiler. Tutaj mamy migacz z tyłu wyścigowy. I co, podoba wam się ten samochód? Mi się wydaje, że on nie ma się podobać. On ma po prostu rozdupczać na torze, no nie? On do tego jest stworzony. Nie odebrałem jeszcze starego Mustanga, zaraz go sprawdzimy. Ale skręca. W czwórce on nie skręcał tak dobrze. Tutaj te samochody, które skręcały dobrze w czwórce, w piątce są totalnymi koksami na zakrętach. Naprawdę. Potestujcie sobie różne takie samochody. Ja jestem ciekawy, kiedy oni dodadzą Volkswagena IDR. Tego takiego elektrycznego do Pikes Peak. Kojarzycie, no nie? Do tych zawodów. Jak oni go dodadzą do piątki, to będzie urwanie dupy. Tylko tyle wam powiem, bo on będzie tutaj skręcał niesamowicie. Tutaj te samochody, ta fizyka została trochę zmieniona. Fizyka prowadzenia samochodów. I samochody w piątce są jeszcze bardziej przyczepne, wiecie? I ten KTM tutaj też jest bardziej przyczepny. On nie jest jakiś super szybki, on ma się świetnie prowadzić, on ma być responsywny. Prawdopodobnie też lekki. No i przede wszystkim jest to takie auto typowo na tory, jeśli można je w ogóle nazwać autem. Chodźmy je sobie obejrzeć trochę. Zrobimy chwilę przerwy od tych wyścigów, ile można się ścigać cały czas, no nie? Dobra. Forza Vista. Uuu, jednak jest to jednolity taki dach. I to jest... to chyba jest taka jednolita szyba. Ciężko powiedzieć, nie? Bo to się tak błyszczy w ten sam sposób. To chyba jest warstwa jakiegoś szkła, ale... Wow. Ciekawe, no nie? Może żeby zminimalizować opory, to jest jednolita taka warstwa, ale tutaj niby są jakieś okna. Nie mam pojęcia, ciężko powiedzieć, no nie? Może to jest... Ty, a może to jest po prostu naniesiony jakiś... Ty, a może to jest faktycznie szkło? I od środka jest naniesiona jakaś farba, ale nie, tu jest uchwyt z kolei, no totalnie nie wiem, o co tu chodzi. Dobra, ściągamy tył. Zobacz, to jest go-kart. To jest go-kart, no. Usztywnione wszystko tutaj w środku. Jakiś nieduży silnik z tyłu, umiejscowiony centralnie. Idealnie rozłożona masa. Chciałbym się czymś takim przejechać. Podejrzewam, że przeciążenia na zakrętach są kosmiczne. Fajne, fajne auto. Dobra, zobaczmy, co możemy z nim zrobić. Słapy. Cztery przecinek siedem litra, największy możemy silnik tu włożyć. I chyba taka V8 3 litry najlepiej, no nie, by tutaj pasowała, bo jednocześnie nie przesadzilibyśmy z wagą. No a w sumie ten Racing V12 też nie jest takie ciężkie bardzo. Jest tylko cięższe o te 36 kg cięższy jest ten silnik w standardzie, nie? Może jakbyśmy go ulepszali pod kątem mocy, to osprzęt byłby dużo cięższy. Ale samochód zyskuje 750 koni, a tu mam tylko 475. I do klasy SS2 ląduje. Także tutaj te silniki raczej służą do tego, żeby... O, myślę, że ten Racing V12 to wymaksujemy samochód w klasie S2 bardzo szybko. Podejrzewam, że fura ma całkiem niezłą trakcję. Dobra, będzie trzeba tutaj dać skrzynię biegów inną, raczej taką krótką. Driftowe opony możemy dać, dragowe. To raczej nie jest samochód do dragu. Myślę, że on będzie kozacko skręcał. W czwórce on nie skręcał aż tak dobrze, ale był już całkiem niezły. Dobra, felgi powinny być jakieś lekkie w tym samochodzie domyślnie. Nie wiem, czy znajdziemy coś lżejszego.
A coś jest lżejszego, okej. Tu mamy minus 6 kilo. I skrzynię biegów dajmy sobie tu 8-biegową, bo ten moment obrotowy, czy tam moc jest dopiero przy końcu, przy samej odcince najwyższa, no nie? Dobra, tu mamy wszystko już do regulowania. Hamulce możemy delikatnie ulepszyć. Słuchajcie, jeszcze tu mocy nie podnosiłem, nie? To jeszcze wszystko przed nami. Tutaj cokolwiek byśmy nie zrobili, to już chyba od razu będzie, wiesz, full power. Możemy jeszcze turbo sprężarki, chociaż nie, jeszcze coś tam możemy. Zobaczcie, jak tu wygląda charakterystyka. Chociaż moment obrotowy jest mniej więcej stały, to maksymalna moc jest dopiero przy prawie samej odcince. Więc powinniśmy raczej te biegi ustawić w taki sposób, żeby samochód cały czas pracował na wyższych obrotach, no nie? Żeby uzyskać jak najwyższe parametry przyspieszania. Dobra. Damy sobie tutaj, zobaczymy, wymaksujemy go, zobaczymy co potrafi. O kurde, 1000 koni, człowieku. Dobra. Wymaksowany w klasie S2. Napędu na 4 buty tu nie dawałem. Myślę, że nie ma potrzeby. Chociaż teraz jak doładowaliśmy tyle mocy. Sliki ma już w standardzie. Szerokie kapcie są. Jedziemy! Zobaczcie, 988 koni mechanicznych, 1058 kg wagi. To jest kosmos. To jest kosmos. I chyba ma spoilery dodatkowo. Tak, da się do klasy X bez problemu go wsadzić. Muszę do S1, żeby wyzwanie zrobić. Zaraz, spokojnie, na razie robimy sobie taki luźny tuning. Zobaczymy, na co go stać. Dobra, i tak jak mówiłem, biegi tu trzeba wyregulować. Dałem tu specjalnie więcej biegów, żeby trzymał się raczej gdzieś tam przy wyższych obrotach. Więc tutaj też sobie to wyregulujemy odpowiednio. Może coś takiego spróbujmy, jak myślicie. Nie wiem, czy nie będą za krótkie te biegi, będzie trzeba je zmieniać co sekundę. Znaczy co ułamek sekundy przy takiej mocy. Zaraz zobaczymy, co się będzie działo z tym autem w ogóle. Czy wrzucę kod do tuningu, do tego samochodu? Wiesz co, nie wiem, bo tutaj robię sobie taki tuning bardziej bajerkowy. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Dobra, to mamy chyba git. Zobaczymy, nie wiem. Słuchajcie, prawie 1000 koni mechanicznych w takim małym aucie, to jest kosmos. Przesąd wyjść, bo nie będę przecież po szutrze jechał tą furą. Powinna skręcać zajebiście. Tu mamy jakieś zakręty, spróbujmy jej sobie tutaj. Tobi, jedziemy. Dobra, tutaj trochę wypadłem. Możemy... Tutaj trochę zmniejszymy. I tył usztywnimy. Tu niech sobie zostanie. Dumping możemy zostawić. I tył trochę dociśniemy jeszcze. Tak zróbmy. Bo jak za mocno tylne skrzydło się dociśnie, to on wtedy za dużo prędkości i przyspieszenia traci, a samochód jest za bardzo podsterowny, wyrzuca z zakrętu. Nie wiem, czy za mocno nie skróciłem tych pierwszych biegów. Oj, teraz trochę za mało responsywny jest. Jezu! Jedziemy Goliata, chłopaki? Ja chcę go na Goliacie przetestować. Myślę, że będzie fajny. Ale ciśnie. Znaczy tak, przyspieszenie nie jest jakieś niesamowite, no nie? Trochę się podsterowny zrobił. Tutaj z tym zawieszeniem musimy wrócić do poprzedniego ustawienia. Konwój dla innych, dobra, no to pojedziemy razem Goliata. Możecie dobijać suby. I pojedziemy sobie razem, przetestujemy tą furkę. Na Goliacie wbrew pozorom bardzo dobrze się testuje też samochody świetnie skręcające. Ależ to robi te zakręty. Jezu, człowieku. Tak trochę go tutaj, jeszcze zwiększę ten docisk z przodu. Usztywnijmy tu może. I dumping spróbujmy zmniejszyć. Chociaż nie wiem, tutaj chyba to nam zbytnio nie pomoże. Aha, i te biegi musimy trochę jeszcze poprawić.
bo jednak ta dwójka za krótka. No to w sumie właściwie wracamy do tej samej konfiguracji, która była przedtem. Praktycznie. No co, gotowi na Goliata? Ale dohamowuje też super. Zwiększymy jeszcze trochę ciśnienie w hamulcach. Ale robi, ty. Dajmy tak do 108. I chodźmy na tego Goliata. O, czuję, że będzie spoko. Czuję, że będzie spoko na Goliacie. No zobaczymy, zobaczymy. Dosyć ładnie śmiga. Jedziemy, Goliat. Aha, tu muszę chyba utworzyć, żebyście mogli wziąć jakikolwiek samochód. Żebyście nie musieli brać tylko zabawek torowych. I klasa open, bierzcie co chcecie. Jaki samochód wam tam pasuje, sobie bierzcie. A, czekaj, bo mi się tu źle wybrało. Jeszcze raz. Ops. Dobra, chyba mamy. Jedziemy! Pilbe 50, tak? W klasie S2? Powodzenia. Ja tego samochodu nie mam w klasie X, ale na ten wyścig można sobie klasę X wziąć, jak ktoś tam chce. Zobaczymy, jak to pójdzie. Zobaczyć tą bramę Pioniera i fotoradar ewoluujący świat? Nie słuchałem nowej nuty Cypisa. Tak szybko zrobił? W 7 dni zrobił nową nutkę? Skubany. Ale się wszyscy uwzięli na tą Rosję teraz, nie? Aż trochę jestem przerażony tym feedbackiem ze strony świata. Bo sankcje i to wszystko... Poważna sprawa, człowieku. W szoku. Starą nutę o Putinie. A, to nie, to nie słuchałem. Dobra, Goliat. Ja widzę, że nie tylko ja wziąłem KTM-a. Jest tak, KTM razy 3. Sesto Elemento, o, Sesto Elemento. Lepiej robi na zakrętach. Ale jest też zwykłe Sesto, nie Forza Edition. Jest 720 Spider i Jaguar. To jest świetna reakcja akurat. No świetna, ale z drugiej strony jestem przerażony. Trochę tym wszystkim, jak świat zareagował. Dobra, gaz. A on aż za mocno skręca na tego Goliata. Ale zobaczcie, wcale szybko nie jadę. 320 km na godzinę i budzik zamknięty, nie? Tak, wszystkich wywaliło zaklęto, no. Responsywny też nie jest, widzę, że na te zakręty. Tak jak tutaj szykany chciałem sobie szybko pokonać, to on tak z jednego zakrętu do drugiego nie chciał tak szybko, ładnie przeskoczyć. Sesto Elemento to masz wrażenie, że bokiem skręca. Ten tak nie ma. Ale to myślę, że można by było jeszcze tuning trochę poprawić jego. Zwłaszcza zawieszenia. Ale wyleciał. No tu gdzieś on przy takim mocnym skręcaniu traci trakcję, ten mój tuning. Zdecydowanie za sztywno go zrobiłem. Za sztywno. Widzicie, on się tak na zakręcie, jak skręcał do maksa, on się tak buja dziwnie. Nie wiem, czy może tego nie widać na streamie, ale tak troszeczkę się tak buja, tak traci trakcję, łapie ją, znowu traci i znowu łapie. I tutaj też nie, przy takich mocnych samochodach to też nie można za mocno ciśnienia w oponach obniżać, bo opony się za bardzo nagrzeją i wtedy już w ogóle trakcji nie będzie. Trzeba znaleźć taki sweet spot, myślę, że tutaj 2,3 bara to jest spoko. I 2,4 na tył, 2,3 na przód i 2,4 na tył, to jest, myślę, że gitara. Tylko zawieszenie muszę się jeszcze nauczyć tuningować, tutaj zdecydowanie skopałem. Co myślę o tym mini z początku serii? Jeszcze nic, bo jeszcze go nie zdobyłem. Ale myślę, że będzie ciekawe, no nie wiem do czego ono jest skonfigurowane, wiesz? Czy pod jakieś dragi, o kurde, ale wyleciałem. Czy pod jakieś dragi, czy pod coś innego, nie mam pojęcia. Zobaczymy. No będzie trzeba trochę na pewno tam powygrywać tych wszystkich rzeczy, nie? Żeby go zdobyć. Wow!
bo ma napęd na tył i wpada pewnie w poślizg. Nie, to nie to. To jest moja zła konfiguracja. Tutaj zdecydowanie można go dużo lepiej zrobić pod zakręty. To mini jest elektryczne? Serio? Co ty opowiadasz? Niemożliwe. Zaraz to sprawdzę. To jest jakaś wersja Forza. Mówili tak, okej. No to powiem ci, bardzo ciekawy samochód będzie. Bo wiesz, że elektryki w Forzie naprawdę są kozackie, bardzo mocne. To jak mini będzie super lekki i taki... Będzie można go mocno zrobić jako elektryk, to... Ma silnik o mocy 235 koni, to nie za dużo. Jak nie będzie można go podkręcić, to samochód nie będzie jakiś tam kozacki. Ale jak dałoby się go zrobić tak jak Rimaka na przykład, z taką mocą, no to chyba byłby najlepszy samochód na jakieś hopy, na jakieś stunty, na jakieś takie hardkorowe rzeczy, no nie? Skopałem. Nie oglądam TVN Turbo, nie oglądam. Nie oglądam, w ogóle nie mam telewizji, wiesz? Nie mam telewizji naziemnej, ani satelitarnej, ani nic. Jedyne co tam mam to HBO i tam Netflixy. I tyle. Żadnych jakichś tam telewizji nie mam. O, będę musiał go jeszcze na pewno podkręcić. Znaczy, mocy ma dość, ale będzie trzeba tutaj to zawieszenie poprawić. Za słabe to zawieszenie zrobiłem, wiecie? Ale to się poprawi tam, ja sobie go potestuję poza... Nie chcę was tym zanudzać jakimiś tam testami, jakimś tam sprawdzaniem czy coś. Bo ja się też cały czas uczę tego tuningowania tutaj w Fordzie. I dla mnie to też niektóre ustawienia są taką czarną magią. Ale już myślę, że coraz lepiej niektóre samochody udaje mi się stuningować. Ale tak, żeby robiły one jakieś tam super rekordy czy coś, to jeszcze daleka droga. Oni mają kanał na YouTubie i własnego playera. Aha, spoko. Nie oglądam. Mam takie kanały na YouTubie motoryzacyjne, które lubię oglądać. Kiedyś je na odcinku wymieniałem, które kanały obserwuję. To się całkiem fajnie udało zrobić, ten zakręt. Podobało mi się. Chyba do niej dojadę do mety. O, widziałem, Fabi, bardzo ładnie pojechałeś. Mamy kolejnego mocnego gracza w teamie, ekstra. Także możemy chyba robić triala, myślę. Dobra, zrobione. O, będzie trzeba tu go dopracować jeszcze, ale ciekawe auto, no nie?